Co on myśli? Kochani, witam Was serdecznie na dzisiejszej wróżbie z kart Lenormanda i Tarota. Mam dzisiaj dwie grupy dla Was, czyli wybierzecie jedną z tych grup lub oczywiście możecie też oglądnąć cały ten filmik, całą tą wróżbę, ponieważ wiecie już, że karty Lenormanda i karty Tarota to różne talie i mogą coś dopowiedzieć. Witam serdecznie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam Was również do lajkowania i do komentowania. Napiszcie mi, kochani, pod filmikiem, po tej premierce, po tej wróżbie, czy ta grupa, którą wybraliście teraz, rezonuje z Wami, czy pasuje do Waszej historii. To mnie bardzo interesuje, więc piszcie, piszcie, kochani, piszcie komentarze. Dziękuję. Zapraszam Was na wróżby indywidualne, jeśli macie jakieś problemy, dylematy, nie wiecie, co dalej zrobić, czy jesteście załamani, coś się nie układa, wszystko jedno w jakiej kwestii, czy w relacji, w kwestii miłosnej, czy finansowej, czy zawodowej, rodzinnej, napiszcie mi e-maila, a ja umówię się z Wami wtedy na wróżbę, wyślę Wam oczywiście opcje wróżb, warunki i tak dalej, więc zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Wybierzcie sobie grupę. Pierwsza grupa, karty Lenormanda i serduszko czerwone z napisem I love you, czyli ja kocham Cię. I druga grupa to karty Tarota i kryształ. Kryształ biały. Także wybierzcie sobie talię, którą lubicie lub przedmiot, który lubicie. Wybierzcie szybciutko, intuicyjnie i zaczynamy. Pierwsza grupa. Co on myśli? Tutaj mamy już jakąś nieszczerość, tak? Jakiś egoizm, toksyczność, nieszczerość. Myśli jego nie są do końca szczere. Być może on coś ukrywa lub nie jest prawdomówny w tym, co do Ciebie właśnie tutaj mówi, czy wyznaje. On tutaj ma tylko jakiś interes lub jest po prostu fałszywy, tak? Chce Ciebie w jakiś sposób wykorzystać. Chciałby, myśli on o rozmowie. Myśli, że jesteś dla niego ważna, że chciałby tutaj coś przegadać, porozmawiać, by sprawy potoczyły się jeszcze dobrze, by wiedzieć, na czym on stoi, w którym kierunku się to ma potoczyć, rozwinąć. Tutaj są jakieś być może frustracje, problemy, nerwowa atmosfera i to by on chciał tutaj wyjaśnić, ponieważ jesteś dla niego ważna lub podobasz mu się lub jesteś osobą dla niego, według niego z przeznaczenia, przeznaczenie, które on wierzy i tu chciałby, żeby te problemy, które teraz macie, przeminęły, tak? I żeby znowu było dobrze, żeby wyjaśnić coś, żeby sprawy między Wami potoczyły się pozytywnie i by on wiedział, na czym stoi, by mógł się zdecydować, by pójść z Tobą w jakimś jednym konkretnym, kierunku, tak? By wiedzieć, którą z tych dróg, czy w jedną, czy w drugą stronę wybrać, ale on, tak jak powiedziałam, nie jest do końca tutaj w tym wszystkim, co on robi, czy co mówi, szczery. I być może Ty wyczułaś tą nieszczerość i troszeczkę się odcięłaś. On potrzebuje tutaj rozmowy, myśli o rozmowie. Dziękuję grupie pierwszej. I proszę, zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to kryształ. Co on myśli? Tutaj mamy już królową monet, czyli myśl o Tobie jako o królowej monet, bardzo zdyscyplinowanej, zrównoważonej kobiecie, która żyje w zgodzie ze sobą przede wszystkim i z naturą i z otoczeniem i jest przedsiębiorcza, pracowita, sumienna, jest rzetelna, jest stabilna, jest silna
i być może ma jakieś tutaj posiadłości, tak, majątki, czy jakieś, no, jest stabilna po prostu i z charakteru, i ma stabilną być może sytuację lub finansową lub pozycję społeczną. Teraz co on myśli? Siedem buław, czyli jakiś tutaj on widzi zagrożenie dla waszej relacji, jest też zazdrosny, jest tutaj jakaś zazdrość, jakaś kłótnia, on czuje się poszkodowany, chce się też bronić, chce być może argumentować w jakiś sposób, chce też walczyć o waszą relację, chce też powiedzieć swoje argumenty, wypowiedzieć się do tej sytuacji, tak, by się obronić, by zrozumiała jego pozycję, tak. Tutaj chciałby jeszcze wysłać jakieś wiadomości, chciałby, by problemy między wami się rozwiązały dobrze. Myśli o tym, by być może napisać, przyjechać lub wysłać jakąś pozytywną wiadomość, żebyś ty, nie wiem, chciała z nim porozmawiać, wyjaśnić pewne sprawy, chciałby wysłać dobre jakieś tutaj wieści, czy miło coś napisać, by znowu tutaj pozytywnie się wasza relacja, wasza komunikacja rozwinęła. Natomiast on nie jest tutaj gotowy do zaangażowania się z tobą w związek jakiś głębszy, ponieważ tutaj on lubi wolność, tak? Mamy rybkę na wolności i mamy flirtownika, flirciarza, który lubi tylko flirtować, romansować, ale nie jest na pewno ten paź kielichów zdolny, czy gotowy, czy dojrzały do głębszych jakichś uczuć. Wszystkie jego takie uczucia, flirtowania, romanse, emocje są bardzo powierzchowne, płytkie i nie są do brania na serio, ponieważ tak naprawdę on lubi być tutaj na wolności, tak? Ta rybka chce być na wolności. To jest osoba, która owszem, jest w pewien sposób emocjonalna, być może romantyczna, ale tutaj mamy ewentualnie raka, skorpiona lub rybę, jeśli chodzi o znak horoskopu, ale ta osoba jest powierzchowna w tym, co mówi, co robi, co czuje i przede wszystkim blokuje uczucia, blokuje się na głębsze jakieś emocje, na głębsze jakby relacje uczuciowe, tak? Nie chce nic widzieć, nie chce nic słyszeć, blokuje tymi dwoma mieczami te swoje serce, emocje, zamyka się na emocje i jest tutaj raczej wątpiący, jest taki jakby zamknięty w sobie, tak? Wątpi w to wszystko, nie wierzy w to, jest niepewny, za dużo myśli w głowie, przemyśluje, analizuje, no i za bardzo tutaj bierze to wszystko jakby taktycznie też na zrozumienie. Nie wierzy, że to się uda, nie wierzy, że będzie to dobrze, że to się ułoży, wątpi bardzo i nie chce żadnych konfliktów, nie chce żadnych głębszych tej uczuć, chce być wolny, chce sobie flirtować, romansować. No taki typowy tutaj pokazał się flirciarz, gdzie coś zaczyna, ale nie wierzy, że coś może tutaj głębiej się rozwinąć, ale też nie chce tego, tak? Blokuje to. Więc takie są jego myśli, no ale będzie wysyłał jeszcze wiadomości, będzie chciał się dogadać, tylko wierzcie o tym, że wierzcie w to lub wiedzcie o tym, że to wszystko powierzchowne, że to wszystko na razie jest tutaj zablokowane. On jest przede wszystkim zablokowany na uczucia, na emocje, na głębszy związek. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.